Gruntarek Andrzej wita. Widzę trzy misie. Witam pana Przemka, Przemka mojego dzierżawcę. Długo panu zeszło na odpowiedź. Ja nie jestem. To jedyne twoje urojenia. Jestem postronnym, obiektywnym widzem, który podejrzewa cię o schizofrenię, o zmobiamia. I myślę, że co do mojej diagnozy się nie mylę. To dobrze, że dobrze myślisz. Ale ja nadal uważam, że jesteś moim dzierżawcą. Pod pseudonimem Przemek Przemek. Może to są moje urojenia. No nie wiem. Niedługo fraza Rakutowo będzie pierwsza w Google'ach. I ludzie będą tu przyjeżdżać, oglądać, gdzie mieszka Przemek Przemek. I będą przyjeżdżać, oglądać, gdzie mieszka Andrzej Gontarek. Który według ciebie jest schizofrenikiem. Według ciebie ma manię, według ciebie ma jeszcze wiele, wiele innych rzeczy i jesteś obiektywny, będą przyjeżdżać zobaczyć, gdzie ty mieszkasz i się z tego powodu cieszy. Do mnie już przyjeżdżają i tu trąbią jakieś samochody. Do ciebie też będą trąbić, żeby cię odwiedzić, panie dzierżawco. Mam schizofrenię. Ty to wszystko wiesz, obiektywnie widz jesteś. A jeszcze w tamtym komentarzu pisałeś zupełnie coś innego. A teraz już się... Zresztą, co mnie to obchodzi? Ja widzę trzy misie. Przemka Przemka, mojego dzierżawcę. Michała Dupnika, mojego dzierżawcę. Jedno konto, jeden e-mail, sześć kont, darmowe. Także do zobaczenia, panie dzierżawco. Ja mam urojenia. Będą przyjeżdżać, ciepło się zrobi, to rowerkami przyjadą, na wózkach. Zapraszam. Blisko siebie będą mieli dwóch. Ja mam schizofrenię, a ty jesteś dzierżawcą. Życzę powodzenia na mogu. Zobaczymy, kto będzie miał większą oglądalność. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą na razie. Widzę trzy misie. Przemek, Przemek, mój dzierżawca. Michał Dupnik, mój dzierżawca. Johnny Bravo, mój dzierżawca. Bo tu trzech atakuje Andrzej Gontarek. Przepraszam. Pojadłem cebulki ze szmalczykiem i z chlebkiem takim starym. Na koniu. Także wszystko jest przed nami. Wszystko przed nami. Długo panu zeszło, żeby to jakoś coś tam wymotać, pewno cało tu wykształceni ludzie się zebrali, ja to wykształcenia nie mam. Mam za to różne manie prześladowcze i omamy, urojenia. I co pan tam jeszcze wymyśli, panie dzierżawco? Pan nie jest moim dzierżawcą? To dobrze. To Johnny Bravo jest moim dzierżawcą. Bo pan ma takie wiadomości, pan jest obiektywny widz. Panie obiektywny widz, pozdrawiam pana dzierżawcę Przemka Przemka. Ze stwórcą na razie. Długo to będzie trwało. A wie pan, jak ludzie lubią oglądać? Jak się komuś coś dzieje? Wolą żyć czyimś życiem. To będą żyli. Bo żyją w tej chwili moimi filmami, co tam się u Andrzeja Gontarka dzieje, co się dzieje z jego schizofrenią i jego trzema misiami. A pan Przemek, Przemek, mówi, że pisze. On jest obiektywny widz. Widz. Do zobaczenia, panie dzierżawco, ze stwórcą. Na razie.